sprawność poszła nie we właściwym kierunku, dlatego że agenci ją pokierowali, podporządkowali się, podporządkowali ekipy rządzącej, a ja zostałam, niewielu z nas zostało na tej drodze solidarnościowej. Nie wyznaję Solidarności w żadnym wydaniu, dlatego że ona została przywłaszczona przez byłych właścicieli PRL-u. Dzisiaj oni są właścicielami Solidarności i czynią wszystko, żeby Solidarność nie kojarzyła się ludziom z niczym dobrym. Chcemy oddziaływać na świadomość społeczną, żeby ludzie wyzbyli się strachu i żeby zrozumieli, że tylko naród może zadecydować o tym, jaka będzie Polska i czy naród będzie się czuł bezpieczny, bo w tej chwili przecież to nie Wałęsa jest obrażany. To Wałęsa obraża nas.